Jest bezwonny, bezbarwny i śmiertelnie niebezpieczny. Czad już na początku sezonu grzewczego znowu daje o sobie znać. Tym razem tlenkiem węgla zatruły się 3 osoby. Dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat. Wszystkie przebywały w jednym pomieszczeniu. 2 z dziewczynek trafiły do komory hiperbarycznej Siemianowickiego Szpitala. Do zatrucia tlenkiem węgla doszło w kościele zielonoświątkowym w Wodzisławie Śląskim. Kiedy rodzice uczestniczyli w nabożeństwie, dzieci korzystały z pomieszczeń na piętrze. 3 z nich źle się poczuło, 1 straciło przytomność. Kiedy przybyliśmy na miejsce, nikogo już tam w zasadzie nie było. Budynek został nam udostępniony, nasi strażacy weszli i skontrolowali cały budynek przy użyciu mierników tlenku węgla. I te mierniki pokazywały tam stężenie w najgorszym miejscu, nawet 100 ppm, a więc już takie niebezpieczne. Czad prawdopodobnie ulatniał się z nieszczelnego piecyka gazowego, który służył do ogrzewania pomieszczenia oraz do podgrzewania wody. Przede wszystkim, jeśli mówimy o piecykach gazowych, no to musi być zabezpieczona ta wentylacja, mówiąc najczęściej, gdzie one są, w łazienkach. Żeby nie przytykać po pierwsze kratki wentylacyjnej pod sufitem i nie zaklejać tych otworów, które są w drzwiach. Należy też pamiętać o zainstalowaniu czujki tlenku węgla. Ta wykrywa czad i generuje sygnały alarmowe w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Niedrożne wentylacje to nie jedyne przyczyny podtruć tlenkiem węgla. Równie niebezpieczne są niesprawne przewody kominowe. Jeśli właśnie wspomniany już niż, jak to mówimy tak popularnie, naciśnie na komin i są te spękania, o czym mówiliśmy, że tutaj na naszym terenie Okręgu Rybnickiego, Wodzisławskiego tąpią nam kopalnie, to w takiej sytuacji on może wejść nam do mieszkania. Zaczyna się pojawiać problem sadzy kominowych, zaczynamy właśnie mieć pierwsze zgłoszenia, że gdzieś tam dochodzi do zapalenia się sadzy. Niektórzy, nie dbając przez cały rok o takie pomieszczenia tej kotłowni, no później się budzą w momencie, kiedy jest już pożar w ich kotłowniach. Czad co roku zbiera śmiertelne żniwo. Nie bez powodu nazywany jest też cichym zabójcą. Zdecydowanie lepiej więc za wcześnie wezwać kominiarza, niż za późno strażaków.